Jedną z cech charakterystycznych Anakina jest jego blizna wzdłuż prawego oka. Nie zostało wyjaśnione w filmach, w jaki sposób dorobił się tej blizny. Jednak historia ta została przedstawiona w jednym z komiksów z serii Republika. W 20 roku przed bitwą o Yavin, po udziale w bitwie nad Rendili, Anakin powrócił na Coruscant, aby złożyć zeznania Radzie Jedi na temat działań Quinlana Vossa. Po złożeniu, ze względu na brak rangi mistrza Jedi, Anakin został poproszony o wyjście, ponieważ Rada musiała przedyskutować dalsze działania w związku z Vossem. Anakin wykorzystał więc swój wolny czas i udał się do budynku Senatu, aby spotkać się ze swoją żoną Padme. Zamiast tego przywitała go jedna z jej osobistych służek, która poinformowała o niedyspozycyjności Padme z powodu pilnych spraw w Senacie. Zostawiła mu natomiast holowiadomość. Anakin udał się na niższe poziomy Coruscant, aby w spokoju posłuchać wiadomości, która była podkreśleniem miłości Padme do niego. Nagle holo został wyrwany z rąk Anakina przez Asajj Ventress, która śledziła go, odkąd opuścił budynek Senatu. Ventress prowokowała młodego Jedi, grożąc życiu pani senator z Naboo. Anakin błyskawicznie zaatakował Ventress i dwójka wdała się w zacięty pojedynek na odcinku łączącym dwa budynki. Ventress pogrywała sobie ze Skywalkerem, który w bezmyślnym gniewie wyprowadzał swoje ataki. Asajj potem wycofała się i zniknęła w cieniu. Anakin ruszył za nią, ale przez swój brak skupienia dał się zaskoczyć Ventress, która przecięła mu twarz czubkiem ostrza swojego miecza świetlnego. W dalszym ciągu szydziła z Anakina, twierdząc, że nie ma szans. Skywalker ze świeżą raną wzdłuż prawego oka ponownie dał upływ gniewowi, ale tym razem skonsolidował go i zwiększył swoją koncentrację. Asajj nie była gotowa na taką serię ataków z niepohamowaną siłą. Każde uderzenie rozbijało jej obronę, aż w końcu Jedi wytrącił ją z równowagi poprzez potężne kopnięcie. Miecze Asajj spadły z budynku, a Anakin, używając mocy, uwięził ją w przewodach elektrycznych. Następnie przystąpił do torturowania Ventress poprzez wielokrotne porażanie prądem. Ventress krzyczała w agonii, lecz nadal drwiła z Anakina, tym razem z jego sięgania po ciemną stronę. Skywalker zrozumiał, że to co robi nie jest drogą Jedi. Jedyne czego pragnie to chronić Padme. Napinając mocniej kable wokół Ventress, Anakin posłał ją w otchłań niższych poziomów Coruscant. W taki oto sposób Anakin dorobił się swojej blizny. Oczywiście jest to wersja z legend, natomiast w kanonie na ten temat nie ma na razie żadnych informacji. Dajcie znać, co sądzicie o tym pojedynku. Zachęcam do zostawienia subskrypcji po więcej materiałów. Do usłyszenia i niech moc będzie z wami.